Witam Państwa, dzień dobry, Łukasz Winczura, debata bez krawata w gościnnej restauracji Raz, Dwa, Trzy w domu handlowym Świt. I nasi drodzy goście, pan europoseł Czesław Siekierski, lider listy PSL-u na najbliższych wyborach do Europarlamentu. Dzień dobry. Witam Państwa. Pan Adam Bielan, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Polska Razem Jarosława Gowina, miejsce drugie. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. I pan Franciszek Bernat, Sojusz Lewicy Demokratycznej, miejsce siódme. Dzień dobry. Szanowni panowie, jak zamierzacie zachęcić wyborców do tego, aby końcem maja poszli do urn, bo na razie frekwencja oscyluje w okolicach 20%, a przekaz medialny jest taki, że do Brukseli się idzie albo na zsyłkę polityczną, albo, żeby mówiąc trywialnie, się nachapać, a nie walczyć o dobro Polski. Czesław Siekierski. Myślę, że teraz tutaj poseł Bielan i ja byliśmy w parlamencie, mamy pewne doświadczenia, wykazywaliśmy się dużą pracowitością. Drugą kadencję są panowie. Tak. W związku z tym myślę, że idziemy po to, żeby kontynuować, żeby służyć i Europie, i Polsce, i regionowi. Także kierujemy się pewnie trochę innymi przesłankami niż przedstawiły tu media. Ale to jest dlatego, że tu media właśnie zrobiły taki obraz intencji kandydatów do parlamentu. Nie do końca, bo jak Marek Migalski napisał książkę, że stał się nieprzyzwoicie bogaty i udzielił kilku wywiadów, no to dobrego PR-u wam nie zrobił. No tak. Ale to jest taki trudny przypadek, jeśli chodzi o posła Migalskiego. Natomiast no, myślę, że rocznie 10 lat obecności w Unii i pokazanie dorobku Polski, rozwiązanych spraw, które zostały w Polsce dzięki Unii. To wszystko i to, że tak wzrosła akceptacja społeczna dla naszej obecności w Unii, to sądzę, że poprawi frekwencję, że zachęci naszych obywateli, wyborców pójścia do wyborów. I to nie chodzi o ten nieszczęsny spod za 7 milionów, Adam Bielan. Badania wskazują, że wyborcy, obywatele wtedy idą głosować, kiedy widzą bezpośredni związek pomiędzy aktem głosowania, a tym, co się dzieje później w ich życiu. I dlatego frekwencję mamy najwyższą w wyborach samorządowych. Ludzie głosują w wyborach samorządowych, wybierają wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, widzą później efekty jego pracy bądź brak tych efektów. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego bardzo wielu Polaków uważa, że to jest jakaś abstrakcyjna instytucja, która nie ma wpływu na ich życie i tu się mylą. Bo dzisiaj wiemy, że ponad 2/3 prawa obowiązującego w naszym kraju, w Polsce, jak w każdym innym kraju członkowskim w Unii Europejskiej, powstaje już nie w polskim Sejmie, tylko w Brukseli i w Strasburgu. Może nam się to nie podobać, niektórym się to podoba, natomiast fakty są nieubłagane. 2/3 prawa... Dlatego podnosi się ta argumentacja narodowościowa, narodowa, tak? Walczmy o swoje również wartości w Unii Europejskiej, żebyśmy nie mieli narzuconego gdy tak, wchodziliśmy do Unii, gdy wchodziliśmy do Unii, wiele osób przekonywało nas, że wchodzimy do takiej jednej wielkiej, kochającej się rodziny, w której wszyscy sobie pomagają w całkowicie bezinteresowny sposób. Dzisiaj, po 10 latach członkostwa, wiemy, że trzeba mieć członkostwo nam przyniosło wiele dobrego. Mamy pozytywny bilans, jeśli chodzi o te transfery. Więcej dostajemy w tej chwili, na razie, jeszcze. Myślę, że do 2020 roku to się na szczęście nie zmieni, niż wpłacamy do składki, do wspólnej składki. Ale widzimy też, że nie wykorzystaliśmy do końca wszystkich szans, które to członkostwo przed nami dało. Co przegapiliśmy? Bardzo często podnosi się rozmaite absurdy Unii Europejskiej, które pozornie są absurdami, a są tak naprawdę twardą rywalizacją rozmaitych lobby. Czyli co, że marchewka jest owocem? Że marchewka jest owocem. Marchewka jest owocem dlatego, że Portugalczycy chcieli móc produkować z marchewki drzemy, które bardzo lubią, a ponieważ Unia Europejska uznaje tylko drzemy z owoców, w związku z tym przekwalifikowano marchewkę na owoc. Francuzi chcieli mieć dotacje na hodowlę ślimaków, ponieważ Unia przyznaje dotacje tylko na hodowlę ryb, dlatego zakwalifikowano ślimaki na ryby. Francuzi chcieli również przede wszystkim preferować banany ze swoich kolonii, stąd ta później słynna krzywizna banana, po to, żeby preferować banany z ich kolonii. Ale to pokazuje, że w bardzo wielu kwestiach musimy mieć oczy już szeroko otwarte, dość powiedzieć. Przegapiliśmy wędliny. Dokładnie, o tym chciałem powiedzieć. Za chwileczkę pan poseł. Akurat to nie mówił. Parlament Europejski się tym zajmował, tylko Komisja Europejska wydała w tej sprawie rozporządzenie i to nasi dyplomaci przegapili ten moment i nasi przedstawiciele naszego przemysłu. A to jest do odkręcenia jeszcze?
To oczywiście, jeżeli już zapada jakaś decyzja, to odkręcić ją bardzo trudno. Najłatwiej wyłapywać rozmaite rzeczy na wczesnym etapie, ale dlatego właśnie w Parlamencie Europejskim powinny zasiadać osoby doświadczone, które nie będą musiały uczyć się tej instytucji. Razem z panem posłem Siekierskim zasiadamy w Parlamencie od 10 lat. Ja miałem zaszczyt być między innymi wiceprzewodniczącym przez 2,5 roku Parlamentu Europejskiego. Prestiżowy ranking, MEP ranking uznał mnie najbardziej aktywnym posłem z Polski, więc mogę powiedzieć, że jestem skuteczny i sprawdzony. Pan Franciszek Prenede, jak pan się tam odnajdzie w tej Brukseli? Tak. Nasz tarnowianin. Proszę panów, w przeciwieństwie do panów posłów, pierwszy raz kandyduję do Europarlamentu. Podobnie jak poseł Bielan uważam, że te 70% stanowienia prawa, które jest jednocześnie prawem polskim, staje się prawem polskim, czy przenoszone jest na grunt nasz, no to jest poważny argument za tym, żeby sprawy nie lekceważyć. I to po pierwsze, trzeba tam być, trzeba być aktywnym, trzeba być spójnym, trzeba rzeczywiście oddziaływać mocno, podnosząc nasze sprawy polskie. To po pierwsze. Po drugie, ja się wywodzę, czy może nie tyle reprezentuję, co się rzeczywiście wywodzę z przemysłu, z chemii polskiej. Tu jest moje doświadczenie zawodowe i wiem i znam te sprawy, jak błędy czy te sprawy, które zapadają w Unii, jakie mają znaczenie dla właśnie przemysłu. A mieliśmy silne lobby jako przemysł chemiczny? Uważam, że niewystarczająco. Zdecydowanie wyjątkowe duże lobby. Wyjątkowe duże lobby. Wyjątkowe mieliśmy duże czy nie mieliśmy, panie pośle? Wyjątkowo duże lobby mieliśmy, wyjątkowo czy nie mieliśmy? Wyjątkowo słabe, uważam, mieliśmy słabe, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o pakiety klimatyczne, które stały się, które tak dotkliwie się skończyły dla Polski, wyłączeniem kilkudziesięciu kopalń przecież. Proszę panów, to, że ten sam gaz ziemny w Niemczech czy w Europie jest po 350 dolarów za 1000 metrów sześciennych, ten sam gaz z tego samego źródła się pochodzący, czyli ze wschodu, u nas jest 500 dolarów. Mimo, że jesteśmy bliżej tego źródła. Mimo, że jesteśmy bliżej. Gdybyśmy mieli to, proszę panów, to ma kluczowe znaczenie. To może byłoby... To ma kluczowe znaczenie dla konkurencji, a przecież operujemy i obracamy się na jednolitym rynku europejskim. Jeżeli ja powiem, że Grupa Azoty jest drugim producentem w Europie nawozu, drugim pod względem wielkości potentatem, a tenże gaz ziemny, o którym mówiłem, no jest podstawowym surowcem produkcji właśnie między innymi nawozu, no to już widzimy, jak ciężko będzie konkurować, jak ciężko będzie efektywne uzyskiwać wyniki i wysoką efektywność, mając po stronie kosztów no duże, że tak powiem, duży minus. Dobrze. Do pana Czesława Siekierskiego pytanie a propos rolników. To jest region rolniczy nasz, Małopolska, Świętokrzyskie. Niedawno było spotkanie w Tarnowie z panem ministrem Sawickim i z pretensjami przyjechali producenci wędlin, pszczelarze, producenci tam no, z rozmaitych sektorów byli bardzo niezadowoleni z tego, jak wygląda polityka rolna. Da się coś w tej kwestii zmienić? Tym bardziej, że tu mamy specyficzne gospodarstwa, bo małe, bo kto ma latyfundium, to sobie zarobił już swoje. Polityka rolna kontynuuje poziom wsparcia, jaki był dotychczas, wręcz go, nawet go podwyższa. A więc można powiedzieć, że tutaj zbliżamy się do poziomu wsparcia, jaki jest w Unii Europejskiej. Naszym problemem rolnictwa małopolskiego, Polski, południowo wschodniej jest rozdrobnienie. W małych gospodarstwach jest trudno osiągnąć dochód, który by wystarczył na zabezpieczenie życia rodziny. Stąd szereg pretensji, niezadowolenia, bo kiedyś w przeszłości było tak, że małe gospodarstwo, jeśli było dobrze prowadzone, ono pozwoliło osiągnąć lepsze dochody. No można było z tego żyć. A teraz tego nie ma. Jest większa konkurencja, większe wymogi. Stąd potrzeba pewnego wsparcia. Jest też różnica w dopłatach, przecież... Nie, te różnice w dopłatach, one są bardzo małe. Jeśli dodamy dopłaty, które idą na drugi filar, na rozwój obszarów wiejskich,
i do pierwszego filara, i to przejść odniesiemy do hektara, to te dopłaty są już wyższe niż średnia unijna. Natomiast no, jest pewna wpadka, o której to była mowa, którą tu wyjaśnia także pan poseł Bielan, jeśli chodzi o problem wędzenia, że to była decyzja nie parlamentu, tylko Komisji Europejskiej, decyzja techniczna, urzędnicza. I prawda jest taka, że... A kto miał lepszy lobbing? No, tylko do września jemy wędzone, potem już nie. Nie, nie, to nie. Problem jest, temat jest w grze. Także w tej chwili są rozmowy. Komisarz, który nadzoruje sprawy bezpieczeństwa żywności, jest otwarty, czeka na rozmowy. Problem będzie rozwiązany. Aczkolwiek to jest przykład, jak trzeba pilnować pewnych problemów. Bo tu była pewna, drobni producenci nie mieli swoich stowarzyszeń, zrzeszeń, a konsultacja, która się była przeprowadzona, była głównie w środowisku dużych producentów mięsa. Stąd. Dużo to, może więcej. Tak, po prostu też prawda jest też taka, że urzędnicy pewnych rzeczy nie dopilnowali, ale to nie jest problem ostatnich lat, tylko to jest problem roku 2006, 2007, później 2009, 2010. Ale to jest pan był w Europarlamencie wtedy. Ale to nie było w ogóle przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego. Mhm. To była decyzja techniczna Komisji Europejskiej, urzędników z Komisji Europejskiej, którzy przesłali tylko do informacji i to do Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Żywności, a więc do innej komisji w Parlamencie Europejskim. Mm-hmm. Także to, z tego wynika taka sytuacja. Natomiast, o czym jeszcze mowa wcześniej, jest inny problem. Jeśli chodzi o środki unijne, gros środków jest w dyspozycji marszałka. Właściwie, kiedy są otwierane różne inwestycje, to się nie słyszy, że te środki pochodzą z Unii Europejskiej. Te środki są przyznawane przez marszałków. A więc w ogóle nie ma wiele nikt panu nie chwali przy przecięciu wstążenia. O to, żeby powiedzieć, że środki są z Unii Europejskiej. Ale jakie duże tablice wszędzie są, że sfinansowane ze środków Unii Europejskiej? Kiedy... tablice są pokazywane w mediach, nie. Także tutaj jest za mało z informacji, też także takich informacji prawdziwych o Unii Europejskiej, o tym, co daje jednolity rynek. To jest tak, jak zaczęliśmy od początku, że jest egzotyka, jest Parlament Europejski. Poseł do Parlamentu Europejskiego to jest taki poseł widmo, poseł Yeti. Podobno ktoś go widział. Gdybyśmy zrobili ankietę tutaj w restauracji raz, dwa, trzy, kto jest posłem z naszego okręgu? Nie, no jeszcze... To byłoby wymienić. To by wygrał Kurski, który nie jest z naszego okręgu, ale też ostatnie przekazy medialne były bardzo negatywne dla posłów. Właściwie przedstawiały posłów jako, nie wiadomo, po pierwsze jako Bizancjum generalnie. Tak. Także to wszystko tworzy określony klimat wokół wyborów. W związku z tym nie dziwmy się, że wiele osób nie jest zainteresowanych pójściem do wyborów, ale nie jest to tylko problem Polski. W całej Unii ta frekwencja zyska. Nijakie pocieszenie. Jest to prawda. To jest jeden z najlepszych spin doktorów w Polsce, to on może będzie w Polsce zachęcić. Frekwencja jest niestety najniższa w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy byliśmy trzeci od końca 5 lat temu. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Jeśli chodzi o tym europośle, który jest jak Yeti, no to wynika po części po prostu z tego, że jest na znacznie mniej niż posłów na Sejm. Posłów do Parlamentu Europejskiego jest 51, posłów na Sejm 460, więc różnica jak stosunek jak 1 do 10 blisko. No, poza tym posłowie do Parlamentu Europejskiego, przynajmniej ci pracowici, jak Czesław czy ja choćby, my siedzimy od poniedziałku do piątku w Brukseli i w Strasburgu. A nie ma panów w Sejmie i telewizora? Jeżeli jesteśmy w kraju, to tylko w weekendy. No i natomiast posłowie tygodnie. Na Sejm oczywiście pracują tylko co drugi tydzień. Każdy kolejny drugi tydzień mają czas na spędzać w swoim okręgu. Dobrze, panie Adamie, mam pytanie. Pan teraz startował z Mazowsza, wraca pan do Małopolski, wcześniej pan był parlamentarzystą, posłem na Sejm z Ochrony Koszanowskiego. Jak pan sobie porówna wykorzystanie środków unijnych na Mazowszu, a w Małopolsce, kto lepiej wypada? Akurat mówimy o dwóch bardzo dużych województwach, które jeśli chodzi o statystyki wykorzystują te środki całkiem nieźle. Natomiast oczywiście pytanie, jak te środki są wykorzystywane, bo statystycznie Polska generalnie wypada nieźle, natomiast znamy przykłady akwaparków, które
w które topi się mnóstwo pieniędzy, a później trzeba... Bo najłatwiej było dostać pieniądze. Bo najłatwiej było je, szczególnie w pierwszej fazie, zbilansować, a później trzeba będzie oczywiście troszczyć się o to, żeby one się utrzymały. Ale dwa słowa do tego, co mówił pan poseł Siekierski na temat sytuacji polskich rolników, bo bilans członkostwa, jeśli chodzi o naszą wieś, też nie jest do końca jednoznaczny. Z jednej strony mamy bardzo duże środki w postaci dopłat bezpośrednich i pierwszą od wielu lat gotówkę, zastrzyk gotówki dla polskiej wsi, co rolnicy sobie bardzo cenią, ale z drugiej strony nie do końca jest tak, jak mówi pan poseł Siekierski, nadal tak naprawdę rolnicy to są jedyni polscy obywatele, którzy są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Dostają znacznie mniej, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, niż farmerzy z Niemiec czy z Francji. I to jest jedyna tego rodzaju grupa, jeżeli mówię, rolnictwo górskie, jedyna grupa zawodowa. Polscy przedsiębiorcy, polscy uczniowie, studenci korzystający choćby z programu Erasmus+, oni są traktowani dokładnie na takich samych zasadach, jak ich koledzy z Francji i z Niemiec. Polscy rolnicy wciąż dostają przeliczeniu na jeden hektar znacznie mniej. A nasi obywatele mają być szansę gorzej traktowani, bo kwestia pan premier Cameron powiedział, że będą większe benefity dla polskich rodzin. Muszę wejść zdanie Adamowi, dlatego że Adam powtarza... Pan poseł Czesław Siekierski jednym zdaniem. Bardzo przepraszam. Adam, trochę podważasz swoją szeroką wiedzę unijną, uprawiając w tej chwili propagandę, że Polska jest jak policzymy, to rzeczywiście to jest porównywalne. Tego wszyscy używa. To ci jeszcze zostało z dawnej twojej obecności w PiS-ie. W związku z tym skończ z tym okresem. Dopłaty mają mniej, a dla naszych widzów często wynikają z tego, że niestety to są błędy wynikające z zaniechania z 2002 roku. W ogóle nie słychać. W 2002 roku, kiedy negocjowaliśmy nasze warunki przystąpienia do Unii, w Kopenhadze niestety kapitulacja w tej sprawie i do dzisiaj nie iść to drogą. Pan Franciszek Bernard. Mówiliśmy o Małopolsce, to może o Tarnowie. Jak Tarnów wykorzystał środki unijne? No nie, ale ja chcę jeszcze wcześniej nawiązać do tego, o czym była mowa, bo uważam, że to nie jest tak, że nasz rolnik rzeczywiście tu jest na równi traktowany z rolnikiem unijnym. Tutaj, jeżeli nie chcę oczywiście wchodzić w jakieś szczegóły, poseł Siekierski może ma tutaj powiedzmy bardziej ścisłe dane, ale odczucie jest takie i chyba fakty są takie, że poseł Bielan ma rację, no ale polski rolnik odstaje od rolnika od polskiego. Niech pan nie powtarza odczucia PiS-u. Ja rozumiem, że odczucie PiS-u zostało u Adama Bielana, ale pan SLD powtarza odczucia PiS-u. Nie, na spotkaniu przed kilku dniami z panem ministrem Sawickim nie lali panu miodu na serce. Trzeba mówić prawdę, niezależnie od problemy. Bo są problemy. Nie pośle, trzeba popierać prawdę, niezależnie od z której strony ona pochodzi. A to żeśmy razem negocjowali. Okej, teraz druga sprawa. No muszę powiedzieć, że mam bardzo krytyczny stosunek do Unii w formule, jaka ona jest w tej chwili. Bardzo mam krytyczny. To jest zdecydowanie więcej interesów, gra wielkich interesów. A w małym stopniu, czy w znacznie mniejszym stopniu wspólnota. I jeżeli szukamy tego argumentu i mówimy, jak chcemy zachęcić, to trzeba artykułować, że ta Unia musi się zmienić. Musi się zmienić nie dlatego, że Polska czy ktoś tam tak chce. Ona zostanie zmuszona, ona nie wypracowała tej pory formuły funkcjonowania. Unia dwóch prędkości stała się faktem? Tak. Przede wszystkim wydarzenia ukraińskie pokazały, czy że ewidentnie pokazały, to dopiero się zbiera, dopiero się w tej chwili wypracowuje jakieś wspólne działanie. Był pomysł Lecha Kaczyńskiego, pierwszy był pomysł a propos wojska. Ale proszę jeszcze pozwolić skończyć. Absolutnie ukraiński przykład wydarzeń na Ukrainie jest tu ewidentny, że Unia ma swoje wielkie interesy, poszczególne państwa, mocarstwa decydują, jest wielki przedstawiciel czy komisarz, jak on się nazywa, ale tak naprawdę to decyduje dobrze, Merkel. Ale Franciszku, to jest istotne. Wróćmy teraz do Tarnowa. Skończę tą myśl i wrócimy do Tarnowa. Więc to absolutnie uważam musi ulec zmianie. Trzeba wrócić do wspólnoty węgla i stali. Krótko mówiąc, jak mówimy do założycieli. Tak dobrze. Jest. I to jest po pierwsze. Jeżeli chodzi o Tarnów, ja bym chciał widzieć to szerzej niż Tarnów. Bardziej mnie interesuje, czy bardziej bym zachęcał do tego, żeby patrzeć na subregion tarnowski.
I wtedy mówić, jaką rolę może w tym wszystkim odgrywać miasto Tarnów. Uważam, że też nie jest, nieszczęściem jest, że nie stać nas na większe porozumienia lokalne w celu na przykład większych projektów, zintegrowanych projektów, takie możliwości no już dzisiaj są. No bo jak starosta z prezydentem widzą się tylko na obrazku, to trzeba powiedzieć, że trzeba wszystko robić, żeby ten stan zmienić, żeby samorządy, żeby władze lokalne, także tak różnych szczebli, żeby zechciały ze sobą współpracować i żeby rzeczywiście mądrze i umiejętnie wykorzystywały te środki, które tak jest. Dobrze. To jest bardzo mądre, co pan powiedział. Rzeczywiście my jesteśmy 10 lat w Unii Europejskiej. Oby Unia była długowieczna, ale my nie wiemy, jak długo Unia w obecnym kształcie pociągnie. Samorozmontowanie będzie długotrwałe. Wiemy na pewno, że drugiego takiego budżetu, jak na lata 2014-2020, czyli na koniec, na następne 7 lat, mieć już nie będziemy. I to jest unikalna szansa w naszej historii. Dlatego ważne, żeby politycy różnych opcji, przynajmniej w tej sprawie, w sprawie wykorzystania naszej gigantycznej szansy cywilizacyjnej, byli zgodni. Stąd hasło naszej formacji Polska Razem. Jeśli można, to tu nie Czesław chodzi o te środki, że takiego drugiego budżetu nie będzie. Pewnie nie będzie, bo czy będzie wejdą kolejne kraje, wejdzie Ukraina, być może Turcja, Polska czasu, będzie bogatsza. Adam, do tego czasu nie wejdzie Ukraina, nie wejdzie Turcja, tym bardziej. Natomiast Polska będzie bogatsza, bo my mamy już prawie 70%, jeśli chodzi o PKB na osobę, to tego, co jest Unii. Problem Mazowsza. Tak, problem Mazowsza już ma ponad 75%, choć Mazowsze jest bardzo zróżnicowane, bo jest bardzo część biedna, wschodnia, gdzieś tam Ostrołęka. Ale jest Warszawa. Tu też mamy takie problemy w Małopolsce. Jest Kraków i są bardzo biedne A pańskie rejony. Kielce? Kielce jeszcze jest kolejny problem. I stąd, że możemy nie mieć takiej dotacji, takiego budżetu, bo będziemy już się nie kwalifikować. Będziemy po prostu mieć wyższy PKB, który nas już nie dopuszcza do takiej wielkości środków. To po pierwsze. Po drugie, nie wiemy, co się zdarzy w Unii. W Unii na pewno będzie głębsza integracja w strefie euro. Może być oddzielny budżet już dla strefy euro. A powinniśmy wchodzić do euro, czy nie powinniśmy wchodzić do euro? To nie jest... Pytanie zero-jedynkowe, tak czy nie? Jeśli chodzi o wejście do Unii Walutowej, to na pewno nie teraz. Mamy na szczęście czas. Byśmy się zobowiązali traktatowo. Także byłoby błędem wchodzić teraz, kiedy... Choć niektórzy ekonomiści mówią, warto wejść w trudnych warunkach, bo można na tym wygrać. Sądzę, że docelowo powinniśmy wejść w Unii, ale do Unii Walutowej, a wtedy, kiedy w strefie euro minie kryzys, uporządkują się sprawy. Na pewno, jeśli ma własną walutę, lepiej jest zastosować pewne instrumenty, które pozwolą na wyjście z kryzysu, ale docelowo... Ale spekulacyjne. No tak, wejście do Unii to pozbawienie się swojej waluty narodowej, to jest wyzbycie się części suwerenności, ale istnieją również bardzo poważne jest argumenty. Jest to mocne politycznie, nie Adam. Ale patrzę gospodarcze jako ekonomista, mam tutaj do można, jeżeli można, jednym z atrybutów suwerenności jest własna waluta, ale oprócz tego argumentu, powiedzmy bardziej ideologicznego, jest również argument gospodarczy. Strefa euro przeżywa dzisiaj gigantyczne kłopoty, a nikt nie ma wątpliwości, że gdyby Polska, tak jak chciał rząd premiera Tuska, rząd Platformy i PSL-u, znalazła się w strefie euro 2009 czy 2010 roku, to znacznie ciężej przeżylibyśmy skutki kryzysu światowego, dlatego że nasza waluta nie mogłaby się zdewaluować, nie mogłaby obniżyć wartości w stosunku do euro i nasz eksport najprawdopodobniej by się załamał. Tak dokładnie, jak się stało na Słowacji. Proszę mi wybaczyć, ale nie dlatego w strefie euro jest kryzys, jeśli chodzi o niektóre państwa, że mają walutę euro. Przyczyna jest zupełnie inna. Nie waluta euro jest przyczyną kryzysu. I sobie to raz to powiedzmy. Waluta euro bardzo wzmocniła ten kryzys. To po pierwsze, a po drugie, kraje, które weszły do Unii Europejskiej, to są fakty. Z faktami się nie dyskutuje. Kraje, które weszły do Unii Europejskiej z nami 10 lat temu i przyjęły euro, przeżyły kryzys gospodarczy w sposób znacznie gorszy niż Polska. Zanim będą szeleszczały banknoty euro, no to mamy to jeszcze ja chciałem na ten temat ciebie powiedzieć. Jedno zdanie o euro i Tarnów. Tak. Absolutnie w tej chwili jest niemożliwe wejście do strefy euro. To byłoby nieszczęście, to byłaby katastrofa.
To po pierwsze. Po drugie, taka decyzja absolutnie nie może być polityczna, ani obudowana jakimiś przesłankami, tam powiedzmy, pozamerytorycznymi. To jest decyzja, powinna być ściśle ekonomiczna, wywodząca się z analiz ekonomicznych. Ale gdzie dwóch ekonomistów tam trzy zdania? No ja wiem, ale wie pan, ale to ma wynikać z mądrości gospodarczej i ekonomicznej, a nie z mądrości politycznej, bo ta mądrość polityczna nas prowadzi różnie, często niestety w nieszczęścia. A jeżeli chodzi o Tarnów, pan pytał o wykorzystanie środków unijnych w Tarnów. Było takie piękne hasło: Tarnów, liderem w pozyskiwaniu pieniędzy, a teraz będziemy liderem w oddawaniu pieniędzy do słynnym łączniku autostradowym. Nie chcę wnikać w to, nie znam tych spraw, czy będziemy musieli oddać, czy nie. Jak pan czyta w gazecie, że nawet 70 milionów się włosy, że na głowie. Piszą różne rzeczy, natomiast uważam, że ktoś za to odpowiada i ktoś w tej sprawie powinien społeczeństwu tarnowskiemu wyjaśnić, czy naprawdę grozi nam zwrot i dlaczego, z jakich to wynika. Czy pan wie tak, z czego to wynika? Nie naprawdę? Wiem. No więc mniej więc właśnie, ponieważ nie jestem w strukturach władzy, więc też nie mam tej wiedzy, ale uważam, że społeczeństwu tarnowskiemu należy się wyjaśnienie, że czy jest rzeczywiste zagrożenie, a jeżeli jest, to z czego ono wynika? Z czegoś błędu, czy z niedopatrzenia, czy z korupcji? No zgoda, ale to tak naprawdę nikt nikomu jasno nie powiedział. Nikt tego nie formułuje. Tylko ciągle mówimy o jakimś potencjalnym zagrożeniu zwrotu pieniędzy. To jest takie straszenie, jak strasznie czarnym lodem. I wobec tego montuje się w to pewne działania polityczne, zwołuje rady, później je odwołuje, później się przerywa. Nie, wiesz, panowie, to jest niepoważne. Jasno trzeba powiedzieć, grozi nam zwrot, to dlaczego i kto za to odpowiada? Dobrze, Adam Bielan. Jeśli chodzi o zwrot, czy o łącznik autostradowy w ogóle w tej sprawie oczywiście czekamy na oficjalną wypowiedź Komisji Europejskiej. Znaczy formalna wypowiedź jest taka, że należy te środki zwrócić. Pytanie oczywiście, czy Komisja Europejska będzie rzeczywiście chciała to wyegzekwować. Obawiam się, że jeżeli zapadną wyroki skazujące, do tego jeszcze daleka droga i korupcja zostanie udowodniona, to będziemy w trudnej sytuacji. I przynajmniej część środków trzeba będzie zwrócić. Mam nadzieję, że nie sprawdzi się czarny scenariusz i nie trzeba będzie zwrócić wszystkiego wraz z odsetkami, bo będzie to olbrzymi cios i w budżet miasta i przede wszystkim też w budżet województwa. A wizerunek województwa? Polski, nie tylko Małopolski, ale całej Polski. Czesław Siekierski. Polska na szczęście mało zwraca środków. To jeśli się porównujemy z innymi krajami, pan zaraz powie, że to żadna satysfakcja. No jest jakieś tam pocieszenie, żeby nie umiemy wykorzystać. Natomiast coraz lepiej wykorzystujemy środki, najlepiej wykorzystujemy w obszarze spraw rolnych, w obszarze wsi. Tu mówi to o pewnym niechlujstwie, ale także o braku nadzoru instytucji rządowych, które samorządowych czy rządowych? Rządowych, które monitorowały wydawanie sobie pieniędzy. Ale to proszę, żeby każdy stał nad każdym wnioskiem, urzędnik patrzył. Są etapy kontrolne, różne rzeczy, także to nie jest to tak, że to się wie, że to się dzieje poza. Są raporty, różne rzeczy, także tutaj nie ma... Papier nie wszystko zniesie. Nie. Właśnie jestem bardzo z tym zaskoczony. Także postawię pytanie, gdzie była Komisja Europejska i polskie ministerstwa, jak były przyjmowane raporty. Komisja Europejska ma świetne rozeznanie, wie o wszystkich naszych potknięciach, nie wiem dlaczego to się inaczej stało. Natomiast jeszcze bym chciał wrócić do tego problemu, bo pan jest świetnym znawcą przemysłu i myślę, że w interesie przemysłu, wszyscy mówią nie dla euro. I oczywiście w tej chwili nie ma klimatu, nie ma akceptacji społecznej dla wejścia euro. I ja się z tym zgadzam, że nie powinniśmy wejść w tej chwili do strefy euro. Ale też nie możemy, że takie jest oczekiwanie polityczne, to politycy, ekonomiści nie mogą mówić pod zamówienie, pod badania opinii, tylko to, jaka jest rzeczywistość. Nie jesteśmy znowu jakoś potęgą i dla ułatwienia handlu, inwestycji i inne rzeczy. Strefa euro jest niezbędna. I oczywiście i to, do tego kiedyś dojdzie, ale poczekajmy, i się wszystko wykształtuje, wyczyści. Prawda jest taka, że Grecja nie powinna być w strefie euro.
Grecja nie powinna być w strefie euro. Grecja została niezakwalifikowana w pierwszym podejściu do strefy euro. Później był dodatkowy... Że w sprawie, tu się zgodzimy, że w sprawie wejścia do strefy euro powinien decydować rachunek ekonomiczny. Ja mam niestety obawy, że dotąd przez wiele lat wielu ekonomistów zakładało różowe okulary, nie widziało gromadzących się nad strefą euro czarnych, burzowych chmur i dopiero obudziło się z ręką w przysłowiowym nocniku, gdy wybuchł kryzys gospodarczy. Mam nadzieję, że to już się nigdy nie powtórzy i mam nadzieję, że takie osoby w takich różowych okularach, nie widzące rany problemów, nie doprowadzą nas do strefy euro. Bo to poza wszystkim będzie oznaczało gigantyczne prezencie od naszej redakcji. Macie czas teraz po 30 sekund każdy powiedzieć, dlaczego tarnowianin i widz naszej telewizji miałby akurat nie na któregoś z panów zagłosować. Pan Czesław Siekierski. Dlatego, że mamy doświadczenie, mamy wiedzę, znamy okręg wyborczy, znamy problemy, mamy także pewne swoje koncepcje, przemyślenia. Ja mam jeszcze także doświadczenia rządowe i naukowe i znam, bo znam rolników, znam ludzi. Napisałem na plakacie, człowiek jest najważniejszy, tak? Tak, jestem tak. Pana Dawiele. 10 lat temu mieszkańcy Tarnowa mi zaufali. Wygrałem wybory, pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Tarnowie. Udowodniłem, że potrafię ciężko, skutecznie pracować. Według rankingu MEP Ranking jestem najbardziej aktywnym posłem z całej Polski. Sprawdziłem się, nie muszę się Parlamentu Europejskiego od nowa uczyć. Mam nadzieję, że Państwo mi zaufacie 25 maja. Panowie. I pan Franciszek Bernat. Jestem z Tarnowa, jestem z przemysłu. Potrafię zdecydowanie domagać się praw należnych. Potrafię odważnie postulować rzeczy potrzebne. Udowodniłem to wielokrotnie, także dwukrotnie wybrany byłem przez potężną załogę do zarządu firmy, przez pracowników. Dotrzymuję słowa. Uważam, że wybory parlamentarne, jakie odbędą się w maju, są ważnym wydarzeniem dla kraju. Tu stanowi się prawo większości i pójście do wyborów jest rzeczywiście bardzo potrzebne i wręcz jest to w pewnym sensie obowiązek. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Pan poseł Czesław Siekierski, pan poseł Adam Bielan i pan Franciszek Bernat byli gośćmi debaty bez krawata. Łukasz Wieczura, dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.